Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo. My pamiętamy, jak narodził się ten wielki projekt Funduszu Medycznego. I trzeba to codziennie powtarzać. Przyznaliście 2 miliardy złotych na telewizję partyjną zamiast na onkologię. A uwieczniono jeszcze waszą posłankę Joannę Lichocką z wysuniętym środkowym palcem. Wam się po prostu palił grunt pod nogami. I wtedy wpadliście na taki pomysł, że skoro Kurski ma już obiecane pieniądze na swoją propagandę, to trzeba coś wymyślić i stworzyliście ten dodatkowy fundusz medyczny. I co z tego wyszło? Jak zwykle na początku zupełnie nic, a potem totalna fuszerka, bo wszyscy wytykają wam błędy. 5 miliardów złotych zamrożonych na kontach funduszu, a z powodu braku środków odrzucano wnioski o terapie innowacyjne. Nie chcecie przeznaczać środków na badania genetyczne dla osób powyżej 18 roku życia. Ja rozumiem, że to była wasza PR-owa szalupa ratunkowa, ale może jednak warto by było skupić się na ratowaniu ludzi, którzy codziennie błagają o pomoc. Dziękuję bardzo.